Proszę bardzo. Zanim sprawy techniczne się uruchomią, ja bym chciał przedstawić Łukasz Wilczyński, jestem pełnomocnikiem inwestora. Reprezentuję również firmę Eneco, która dostała zlecenie na przygotowanie dokumentacji oraz realizację budowy biogazowni rolniczej w miejscowości Sękowo. Zgodnie z umową pomiędzy nami a inwestorem przygotowaliśmy wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Ten wniosek został złożony do tutejszego urzędu. Obecnie posiadamy już prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. W kolejnym etapie było naturalną taką sprawą jest złożenie wniosku o decyzję uwarunkowania o warunki zabudowy. To zostało też poczynione. Niedawno było spotkanie z mieszkańcami w związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z planowaną inwestycją i przedsięwzięciem polegającym na budowie właśnie tejże biogazowni. Myślę, że część rzeczy została wyjaśniona na tym spotkaniu. Pewnie dodatkowe pytania się też pojawiły w międzyczasie. Radnych wtedy zbyt wielu nie było na tym spotkaniu, dlatego myślę, że w związku z tym tutaj jakby pytania do mnie pewnie będą jakieś powtarzały się w stosunku do tych pytań, które były już tam omawiane. Już tutaj chwileczkę tylko włączę sprzęt. Tak, no w międzyczasie proszę bardzo, już jest jedno. Widać, tak. Inwestycja biogazownia rolnicza w Sękowo, tak to jest zatytułowany ten projekt. Może pokrótce, co to jest, skąd i kim jesteśmy jako firma Eneco, czym się zajmujemy. Firma Eneco od 2001 roku zajmuje się inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Pierwszym kierunkiem rozwoju firmy były elektrownie wodne. Natomiast od kilku lat zainteresowaliśmy się rynkiem związanym z biogazowniami. Pozyskaliśmy partnera w postaci TW Electronic. To jest firma niemiecka o bardzo dużym doświadczeniu, jeżeli chodzi o budowę biogazowni na rynku niemieckim. Korzystając z ich wieloletniego doświadczenia, zaczęliśmy wprowadzać technologię biogazową na rynek polski. Obecnie wybudowaliśmy pierwszą biogazownię o mocy 0,9 MW w miejscowości Świdnica. Biogazownia ta, podobnie jak ta, bazuje na zielonej masie, czyli w skład wkładu do biogazowni nie wchodzą żadne produkty zwierzęce w postaci oborników, gnojowisk. Całość fermentacji odbywa się tam na wsadzie zielonym. Tam akurat jest kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw oraz odpady z pokosu traw z terenu gminy. Także gmina ma od razu rozwiązany problem, jeżeli chodzi o trawy. I ten problem tutaj był też stawiany, żeby rozwiązać. Liście z buraka cukrowego też tam będą wkładane z pobliskiej cukrowni. Także tamta biogazownia jest bardzo podobna do tej, troszkę większa i urozmaicony ten skład jest. Czym się zajmuję w tej chwili, jeżeli chodzi o biogazownię, jaki jest zakres naszego działania? To jest na koniec 2010 roku. W Wielkopolsce około 15 biogazowni, w tej chwili już jest 16, które realizujemy. Pozwolenia na budowę w tej chwili mamy już w miejscowości Bojanowo. Tam już jest pozwolenie na budowę, na moc też 0,9 MW. Kolejne są już na podobnym etapie jak ta w Sękowie, czyli po decyzjach środowiskowych, niektóre są w trakcie decyzji środowiskowych, także w różnym stopniu zaawansowania. Można powiedzieć, że praktycznie w tej chwili już w całej Polsce jakieś procesy inwestycyjne są rozpoczęte. Także jeżeli chodzi o nasz rynek, dość mocno firma Eneco jest zaangażowana na terenie całej Polski w realizację biogazowni. My decydujemy się na takie lokalizacje, które są bezpieczne pod względem później eksploatacji. Co oznacza bezpieczne? Bezpieczne to są takie inwestycje, w których inwestor posiada możliwość zapewnienia wkładu własnego w postaci tej zielonej masy.
zagospodarowania tego, co wychodzi z biogazowni w sensowny i odpowiedni sposób na swoim terenie, bądź przetworzenie go na nawóz naturalny. Czyli muszą to być takie lokalizacje, w których dostęp do, istnieje dostęp do substratu. Często są to biogazownie, które powstają właśnie na terenach, gdzie jest dość duży areał pól i stąd pozyskujemy masę zieloną, bądź przy dużych hodowlach zwierząt, wtedy biogazownia służy też neutralizacji zapachu pochodzącego od gnojowicy czy odborników, bo proces fermentacji przyczynia się do obniżenia substancji odorootwórczych właśnie w gnojowicy i w odborniku. Dlatego bardzo często biogazownie są pożądanymi instalacjami w tych miejscach, gdzie no niestety z obornikiem bądź z gnojowicą są jakieś nieprzyjemności związane. Właśnie w momencie wywożenia tego na pole no, nie jest to zbyt przyjemny zapach, dlatego jednym z rozwiązań obniżających tą odorowość tych substancji jest właśnie zastosowanie biogazowni i przeprowadzenie tego procesu fermentacji beztlenowej. Także takie inwestycje też są realizowane przez firmę Enegro. Pierwsze biogazownie w Polsce, nie mówię już o naszej firmie, ale na przykład firma Poldano, pierwsze biogazownie, która budowała, to właśnie nie nastawione na zysk, tylko właśnie na zagospodarowanie tej gnojowicy, czyli logiczne i sensowne. Takie biogazownie powstały? Ale proszę. Tak, są takie biogazownie. Prosimy, nie, bo przedmiotem dyskusję, niech on najpierw pan się wypowie, a później będą. Że takie pierwsze biogazownie były przygotowane w Polsce, następnie w związku z tym, że rynek energetyczny się zmienił, firma Poldano, nie chcę się wypowiadać za konkurencję jakby, ale to są ci znaczy jakby prekursorzy tematu biogazowni na naszym rynku i oni mają najwięcej tych biogazowni, jeżeli chodzi o nasz rynek. Zaczęli stosować między innymi tam glicerynę, w związku z tym, że oni teoretycznie są nastawieni bardzo mocno na hodowlę, a nie na masę zieloną. Może przejdźmy po tym, co zdecydowało, że wybraliśmy tutaj tą lokalizację. Istotnym elementem jest dostęp do substratów i do pól uprawnych. Także inwestor przedstawił nam, że posiada pola uprawne w okolicy tego terenu, gdzie ma powstać ta biogazownia. Sam teren, na którym miałaby powstać biogazownia, to jest około powyżej 400 hektarów łąki, z której też uszona byłaby trawa, czy masa zielona i też upiszana jako wsad do biogazowni. Także to jest jeden, czyli bezpośrednio przy biogazowni znajdowałby się wsad do niej też. Plus do tego kukurydza dołożona z sąsiednich pól inwestora. Wiem, że jest też zapas możliwości, tak inwestor to deklarował, kontraktowania z okolicznymi rolnikami dodatkowej masy zielonej właśnie z kukurydzy bądź z żyta zielonego, czyli z takiego fazie koszenia w fazie mlecznej. Dostęp do pól uprawnych jest wymagany z kilku względów i tutaj jest taki, czyli o co chodzi? Chodzi o to, żeby to, co wychodzi z biogazowni, ten nawóz, to, co zabrane zostało z pola, mogło na to pole wrócić, czyli te wszystkie minerały, które na polu były, które dostały się do roślin, żeby z powrotem wróciły na pole. Z racji tego, że żadnych innych dodatków do tego procesu fermentacji nie będzie, to co wchodzi do biogazowni, zabieramy energię, wszystko co jest energetyczne, pozostała część, czyli taki popiół można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, w skład którego wchodzą wszystkie makro i mikro minerały, które były na polach, wraca z powrotem na pole. Jaki jest to rodzaj instalacji? Jest to biogazownia stricte rolnicza nastawiona na płody rolne. Wymagana jest oczywiście linia energetyczna, ponieważ biogazownia wytwarza energię elektryczną z biogazu rolniczego. Czyli w procesie fermentacji wytwarza się biogaz rolniczy, natomiast kolejnym elementem tego biogazu rolniczego, a tutaj może jest schemat i można na tym przedstawić, jak to wygląda. To jest akurat schemat pokazujący taką biogazownię utylizacyjną, ale tutaj są pokazane otwarte zbiorniki, stąd myślę, że tak ładnie wtedy widać, co jest w którym miejscu. Nie ma tego elementu z krowami związanego, w związku z tym, że tutaj nie ma żadnej hodowli zwierząt i nie ma uzasadnienia przewożenia wsadu zwierzęcego do takiej biogazowni. Jest to nieuzasadnione z tego względu, że z obornika czy z gnojowicy nie ma uzysku energii i tak naprawdę biogazownia, która zajmuje się przetwarzaniem tego typu wsadu, przetwarza to ze względu właśnie jakości otoczenia i środowiska, polepszenia tego
obornika w tym momencie, kiedy miałoby się dostawać na pole. Czyli takiemu celowi służy, a nie wyciąganiu energii, ponieważ zawartość energii w oborniku czy gnojowicy jest bardzo niska. W gnojowicy mamy około 4-5% suchej masy, reszta to jest woda, dlatego przewozić wodę no nie ma sensu, dlatego tutaj się koncentrujemy na tym, co jest w danym terenie. Czyli jeżeli tutaj jest masa zielona, to rezygnujemy z tej części zwierzęcej i w postaci masy zielonej jest przewidziana ta instalacja. Cała instalacja jest dopasowana do tego sadu, czyli tutaj, nie wiem, czy widać różną myszką, jest podajnik masy zielonej. Wielkość zbiornika fermentacyjnego też jest dopasowana do skoncentrowanej energii, czyli w masie zielonej, to ten okrągły zbiornik tutaj jest pokazany, mamy bardzo dużą energię w postaci biogazu. W gnojowicy czy w oborniku tego biogazu jest zdecydowanie mniej, więc ten zbiornik musiałby być odpowiednio kilka razy większy. Nie ma możliwości przestawienia się na inny sad o mniejszej zawartości energii, w związku z tym, że nie byłoby takiego uzysku i generator no, nie pracowałby w sposób ciągły. W fermentatorze utrzymywana jest hermetyczność, w związku z tym, że biogazownia polega na tym, że proces fermentacji jest procesem hermetycznie zamkniętym, w związku z tym, że pracują tam bakterie beztlenowe. Tlen dla tych bakterii jest po prostu no, tak dla nas inny, na przykład azot czy metan toksyczny, tak samo tlen dla tych bakterii jest toksyczny. Bakterie powyżej 20 minut nie przeżywają w takiej atmosferze powietrznej. W fermentatorze utrzymywane jest stałe pH, stała temperatura na poziomie około 38-39 stopni. W ciągu całego roku warunki tam panujące są sprzyjające tylko i wyłącznie jednemu rodzajowi bakterii fermentacyjnych, które przetwarzają masę, tą energię zawartą w masie zielonej na metan oraz dwutlenek węgla, odrobina jest tam pary wodnej, odrobina siarkowodoru. Siarkowodór jest niepożądany z kilku względów. Po pierwsze nieładnie pachnie, po drugie w kontakcie z parą wodną, wysoką temperaturą, powietrzem w momencie spalania tworzyłby kwas siarkowy, co skracałoby żywotność mechanizmu, czyli czynnik ekonomiczny, techniczny oraz społeczny nie pozwalają na to, żeby ten siarkowodór w biogazie był. Poza tym siarka zawarta w tym siarkowodorze jest potrzebna w płynie pofermentacyjnym dla roślin, jako jeden ze składników przyczyniający do tego, że azot, fosfor będą łatwiej przyswajane przez rośliny, musi być odrobina siarki. Stąd jest wstrzykiwana odrobina tlenu, pozwalająca małej ilości bakterii tlenowych tam działanie na poddaszu tej biogazowni i wytrąca się w sposób naturalny 100% siarkowodoru. To jest jeszcze jeden przyczynek do tego, żeby nie stosować innych sadów niż przewidywane, ponieważ to wstrzykiwanie tlenu i ta ilość bakterii, które tam są przystosowane do tego, żeby ten siarkowodór wytrącać, jest to wszystko przystosowane tylko i wyłącznie do takiego sadu, jaki jest od początku planowany, przewidywany. Na przykład w odpadach poubojowych, bardzo niemiłym temacie, tego siarkowodoru się bardzo dużo więcej wytwarza. W związku z tym taki naturalny sposób nie miałby racji bytu, musiałby być dodatkowe jakieś filtry zastosowane. W innym przypadku zostałoby zniszczony generator. Tak się stało na przykład w Liszkowie. Biogazownia rolnicza została użyta jako biogazownia utylizacyjna i przyczyniło się to do uszkodzenia urządzeń oraz do niemiłej atmosfery związanej właśnie z fermentacją i z biogazowniami jako ogólnie tematem. Tak? To jest bardzo kontrowersyjny temat w tym momencie, zwłaszcza Liszkowy. Tak? Tam ta biogazownia została wykorzystana w innym celu niż została zaprojektowana i wybudowana. Dlatego wszystkie firmy w tej chwili, które zajmują się biogazowniami, nie tylko nasza, dążą do tego, żeby biogazownie były wykorzystywane zgodnie z tym, z celem zaprojektowania i wybudowania. Ta biogazownia ma być biogazownią rolniczą, pracującą na polach rolnych. Tak mniej więcej to jest rzut biogazowni razem z silosami. Ta biogazownia jest akurat o mocy 1 MW, jest to jeden z naszych projektów. Jest to koncepcja, w tej chwili jest to w trakcie już pozwolenia na budowę, czyli wszystkie decyzje zostały już wydane. Została ostatnia pozwolenia na budowę, czyli to jest już wyciąg z projektu budowlanego. Ta zielona część to są silosy na kiszonkę. Oczywiście one tak nie wyglądają zielono w rzeczywistości. Ogólnie najczęściej jest to czarny kolor, ponieważ jest to przykryte czarną folią. Tu ze względów estetycznych zostało to nie przykryte.
ale ogólnie nie wolno nie przykrywać z kilku względów. Po pierwsze, kiszonka ukiszona musi być odpowiednio ubita i szczelnie przykryta. Jest to związane z utlenianiem się masy zielonej i ze stratą energii, która jest zawarta w tej kukurydzy. Czyli jak im krótszy kontakt jest z tlenem, tym bardziej wartościowa jest taka kiszonka. Te zbiorniki po takich okrągłych kopułach tutaj wewnątrz, w środku. To są zbiorniki fermentacyjne. To jest gazownia, tak jak powiedziałem, o mocy 1 MW. Całość odbywa się tutaj, zaczyna się tutaj, czyli to jest kosz zasypowy, który dwa razy dziennie jest zasypywany. Trafia to następnie do komór, automatycznie jest to pobierane do komór fermentacyjnych. Tam następuje, zaczyna się proces fermentacji. Tak jak powiedziałem, jest tam stała temperatura, stałe pH. Cały czas to jest to ruszane, czyli są tam mieszadła, które powodują ruch i rozwarstwianie się tej masy, która jest wewnątrz tych zbiorników. Przez okres około 87-90 dni trwa proces fermentacji. Taki długi okres pozwala na kompletne wykorzystanie energii zawartej w masie zielonej. Co zyskujemy dzięki tak wydłużeniu? Często się stosuje tak, że można rozdrobnić, czyli wrzucić do biogazowni drobniejsze kawałki tej masy w trakcie zielonej, albo wydłużyć proces fermentacji. My zdecydowaliśmy się na drugą opcję, w związku z tym, że rozdrabniacze są bardziej awaryjne. Kosztuje to energia, przecież ma być to wytwarzana energia zielona, a nie marnowana energia na dodatkowe szatkowanie. Bakterie są najtańszą siłą roboczą, najpewniejszą, że się nic nie zepsuje. I gwarancja tego minimum 85-87 do 90 dni jest taka, że to, co wychodzi z biogazowni, nie ma w sobie już żadnej energii, a to za tym idzie, nie wytwarza żadnego zapachu i no jest wykorzystane to, co było na polu, czyli w 100% całość jest wykorzystana, czyli dwie to takie strony pozytywne tego wydłużenia czasu fermentacji są takie właśnie, powiedziałem, czyli wykorzystanie w 100% energii oraz pozbycie się jakichkolwiek zapachów. Po prostu nie ma już co fermentować na zewnątrz. W kontakcie z powietrzem nie ma co się już utleniać, po prostu wszystko, co można było dobrego z tego pod względem energetycznym wykorzystać, zostało wykorzystane, zostało tylko właśnie azot, fosfor, potas w takich drobinkach i odrobina siarki, która jest w naturalnej postaci, tak jak nawoza, została tam w płynie fermentacyjnym. Tu jest może tak schematycznie pokazane, jak, nie wiem, czy tutaj to widać wyraźnie, wiem, że taka mapa jest na żywo dostępna w dziale zajmującym się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Jest to mapka przedstawiająca drogę dojazdową oraz lokalizację biogazowni. Jeżeli później pojawią się pytania, to może wtedy też będzie można temat tutaj porozmawiać. Tu jest taka plansza, czy to się opłaca w ogóle. Taka biogazownia o mocy około 0,5 MW, no to jest 456 kW dokładnie. Kosztuje przynajmniej w naszej firmie około 5 milionów złotych netto. Sama biogazownia, instalacja. Do tego należy kosztem takim później już w perspektywie 30 lat, ponieważ na tyle zakłada się żywotność biogazowni. Oczywiście później można wyremontować, pracować dalej na tym, ale oczywiście pocisło tak, że jest taki gruntowny remont, praktycznie budowa, można powiedzieć, od nowa. Natomiast przez 30 lat należy zwrócić uwagę na koszty uprawy i dowozu, dlatego staramy się, żeby biogazownia była ulokowana jak najbliżej źródła dostaw wsadów. Koszt serwisu, obsługi standardowe, jak przy wszystkich urządzeniach. No i jaki mamy zysk z tego? Zysk w postaci energii elektrycznej i cieplnej. Taka biogazownia o mocy 0,5 MW wytwarza 0,5 MW energii elektrycznej i 0,5 MW energii cieplnej. Z energii cieplnej około 20% w skali roku zużywane jest na potrzeby własne. Tak jak powiedziałem, fermentacja odbywa się w temperaturze około 38 stopni. Temperatura indywidualnie jest dobierana, to jest 38,1 albo 39,1. Ona jest indywidualnie dobierana na początkowej fazie tak zwanej optymalizacji pracy biogazowej. Chodzi o to, że się dobiera indywidualnie temperaturę dla danego miejsca, żeby ta praca czy ten proces fermentacji przebiegał jak najpłynniej, jak najlepiej, najbezpieczniej. Także mamy tą energię elektryczną w całości przesyłaną do sieci, a energię cieplną około 80% w skali roku możemy zużywać też na cele ciepłownicze.
rozwiązań tego ciepła jest wiele, tu jest po stronie inwestora, czasami gminy. Mamy takie jedno rozwiązanie, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni znajduje się osiedle mieszkaniowe i tam inwestor stwierdził, że za symboliczną złotówkę będzie oddawał ciepło do tej spółdzielni, w związku z tym, że dzięki wykorzystaniu tego ciepła zyskuje dodatkowe certyfikaty za tak zwaną wysoką sprawną kogenerację, więc jemu to i tak się opłaca, a jeżeli może się tym podzielić z sąsiadami, to chce się podzielić. Taka jest jedna z naszych inwestycji. W niektórych przypadkach przychodowe zwierząt służy to do podgrzewania bądź chłodzenia obór bądź jakichś budynków technicznych. Także rozwiązanie ciepło, kwestia jest tylko tutaj woli i rozmowy. W różny sposób można wykorzystać. Jednym też jest takie rozwiązanie chłodzenie serwerowni ogromnej pod Wrocławiem. Też taki projekt wiem, że w Polsce jest przygotowywany. Także rozwiązania na ciepło jest bardzo dużo. Tutaj kwestia jest decyzji inwestora. Wiem, że część ciepła bym zużywał na produkcję tak zwanego nawozu naturalnego. Nie chciałbym się wypowiadać za firmę, która będzie się tym zajmować, natomiast na ostatnim spotkaniu ta firma była. Nie wiem, czy teraz tutaj jakby nasza rola kończy się na procesie fermentacji i na procesie biogazu. Czyli my wytwarzamy biogaz, gwarantujemy jakość tego biogazu, jakość tego procesu fermentacji na podstawie tego, co jest deklarowane do włożenia do biogazowni. Czyli rozmowa z nami zaczyna się od deklaracji, co do biogazowni ma trafić i od tego zaczyna się robić projekt typowo pod ten wsad. I wszystko pod ten wsad jest przygotowywane. Czyli jeżeli tutaj ma być kiszonka z trawki, kiszonka z kukurydzy, to cały projekt, cała koncepcja ekonomiczna, techniczna, biologiczna jest opracowywana właśnie pod tego rodzaju wsad i pod tego rodzaju substratu. Inwestor, z tego co wiem, też założył działalność tutaj w gminie, w związku z tym, że chciałby działać i odprowadzać podatki do tej gminy, w której powstaje inwestycja. Także jak od wszystkich inwestycji, tak samo od tej gminy przysługują podatek od urządzeń stale związanych z gruntem, że tak to wygląda.